Świetny ma styl, tak bosko śmieje się. O, piękny, czarujący jest, wysportowany też. O, piękny, płonie serca znicz, mówić nie musi nic, tak piękny jest. Wow. Kolo jest na maksa. To wasz syn? Mhm. Tak. Tak, przemyślałyśmy to. Zmieniłyśmy zdanie. Wasz syn może zostać. Tak będzie najlepiej. Właściwie to nawet konieczne. Słuchajcie, mamy tu pracować. No weźcie, przecież ja i Kenzie nie wygu... Kenzie, co ty wyprawiasz? Przeglądam plecak Henryka. Słuchaj, stanowisz bardzo zły przykład dla tamtych gości przy regale, więc może jednak... Znalazłam jego balsam do ust! O! Dawaj go tu natychmiast! Maźniemy się? Co ty, zwariowałaś? No pewnie, że trzymaj. Tak! Trzymaj! Ej, nie upaprz balsamu! Dobra, wiesz. Tak, tak, o, tak, tak, dobrze, nie, fajnie. Nie. Ej, to dobra, my... Dobra, wrócił, szybko, dawaj, chowaj, już. Chowaj, chowaj, no chowaj, już, szybko, dawaj, szybko, zatykam. Co ty wyprawiasz? O, dawaj, tutaj. O, zobacz, kto wrócił, Henry. Cześć, wróciłeś. Długo cię nie było. Ta, już się martwiłyśmy o ciebie, chłopcze. Nie było mnie jakieś 15 minut. 15 minut to wieczność. Właśnie. No dobra, przyniosłam chińskie żarcie! O tak! Chińskie! 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 Super! Ale pycha! Chyba mówiliście, że powinniśmy się skupić na pracy. Ale możemy w tym samym czasie jeść chińszczyznę i wymyślać nowe gry. No spoko. Czemu nie? Tak, da się zrobić. Nowe gry? Ta, robimy gry wideo. Mamy własną firmę. Game Shakers. Dobrze prosperującą. Game Shakers? Zaraz, to nie wy zrobiliście tę grę o nieborybie? O, tak, to my. Nie gadaj. Dobrze. Nie, tak się... uwielbiam tę grę, kiedy ją... zaraz, mój szef. Jego szef? O, on ma pracę. Pracuje chłopak. Nie. Dobra, moje przepowiednia to... więcej much złapiesz na miód niż na ocet. Co to w ogóle za głupota? Przepowiednia. Nie, przepowiednia przepowiada coś, co się wydarzy w przyszłości. Ona ma rację. Twoja przepowiednia jest raczej sugestią. Ta, no to jest BS! Hej! Hej! Co znaczy beznadziejna sugestia? Ja się tylko martwiłem. To był tylko skrót. Wiecie? Moja przepowiednia mówi, ładny chłopak Henryk zakocha się w tobie. O matko! To, specyficzne... Ty jesteś specyficzny. Że co? Ej! Piper, mówisz, że nie ma ręczników. O, Henryk, jak miło, że je przyniosłeś. Tak, są miękkie i puszyste. Cudne ręczniki. No. Oto one! Ja? Niebez... O, co? Nie, co? Nie, ja? Ja jestem tak zakręcony jak wy! O matko, ale ja... O, o. O matko! O matko! O!